Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Need for Speed Payback. Jestem w trakcie wyboru kolejnego samochodu na ucieczki i zastanawiam się, co wybrać teraz. O, może skusimy się na tą karerkę? Zobaczcie, nie wiem, czy tym samochodem się kiedykolwiek bawiłem w Need for Speedzie Paybacku. A wydaje mi się, że raczej na pewno nie brałem tego samochodu na ucieczki. Ależ fantastycznie wygląda ta fura, strasznie mi się podobają te takie przedłużone, ta przedłużona lampa z tyłu. W ogóle kształt tego auta fantastycznie wygląda, naprawdę. Wydaje mi się, że będziemy mogli zrobić z niego coś w stylu RWB, czyli tak strasznie, strasznie poszerzyć. No i będzie trzeba je trochę ulepszyć, mam nadzieję, że będzie lepiej się prowadzić niż Mercedes G63 z ostatniego odcinka, który był tragiczny. Okej, fajnie wszystko ramował, ale tu nie chodzi o to, żeby się cały czas rozpychać, tylko żeby, kurde, uciec przed policją, no. Czy nie? W każdym razie te samochody już fabrycznie są ulepszone, jeśli kupujemy je w tym salonie. No i mają wzmocniony pancerz, więc taki G65 jest taki przerost formy nad treścią. Wolę jednak troszeczkę lepsze prowadzenie mieć i skręcanie zwłaszcza, i hamowanie, niż taranowanie. No, taranowanie się tutaj wbrew pozorom nie bardzo przydaje do ucieczek. Dobrze, zaczynamy sobie od tuningu. Szyby mamy zablokowane. Nie wiem, o nie, dyfuzor, co musimy? Zdobądź w 3 strefach tyle. Co? 3 strefy muszę zrobić? Nie, no to słuchajcie, to musimy zrobić strefy driftowe, bo ja chcę tutaj jakiś dyfuzor zainstalować. Mógłbym co prawda do tego wziąć mój driftowóz, ale myślę, że ta Porsche'owa nawet na standardzie jakoś sobie poradzi. Jedna gwiazdka nam wystarczy, no więc to chyba nie tragedia, nie? Na ręcznym pyk. Tu mamy jakieś mnożniki jeszcze, o proszę bardzo. Musimy 12 tysięcy, o czekaj, tutaj 12 tysięcy musimy sobie zdobyć. No, widzicie, że teraz jest powoli, no, nie wiem, czy się uda. Strasznie ciężko. O ja, czekaj. Tutaj, szybko. No i koniec, o nie, no to musimy wziąć driftowóz. 3 strefy tylko trzeba zrobić na jedną gwiazdkę, jesteś załatwiony, no. Albo inaczej, przecież i tak musimy ten samochód tuningować, to zróbmy sobie już tuning tutaj, będzie szybciej gnać, to wtedy na pewno jakoś tam sobie podriftuje. Kurde, nawet G65 driftowało. Więc tutaj tym bardziej sobie ulepszymy troszeczkę i będzie spoko, nie? No i dobrze, mamy sobie coś takiego. Myślę, że spoko powinno wystarczyć, nie? Do większości rzeczy, które mamy do zrobienia w tym trybie. I tak, musimy zrobić drifting na 3 strefach. Czekaj, ta strefa jest gdzieś na dole. Źle pojechałem. No i grzejemy, zobaczmy, jak mi teraz pójdzie furka porobiona, odrobinkę. Tutaj, o ty ciężarówka akurat, no serio? Akurat w tym miejscu musiała jechać. Dobra, kurczę, wiecie co? Jeśli chodzi o drifting, to naprawdę ciężko. Ciężko ją utrzymać w tym drifcie. Tak jakby, nie wiem, chciała się od razu stabilizować, jechać po prostu prosto. What? Już koniec? Ej, nie zrobię tej... Ja myślałem, że jak stuninguję, to ona będzie latać, a ona chce jechać prosto, po prostu. Ej, no ciężko, 12 tysięcy będzie ciężko zrobić Porsche'ową. Musimy sobie wziąć faktycznie driftowóz i driftowozem to ogarnąć, bo tym samochodem trudno jest. Myślałem, że jak wiesz, potuninguje się, to będzie latać, no... I zrobimy to bez problemu, a tutaj widzę, że... bym musiał jeszcze dużo więcej chyba tych części powkładać, żeby to latało jakoś ładnie. Będzie trzeba moją chemikudę odpalić i zrobić te 3 strefki, raz, dwa, trzy. Nawet się... ale czekaj, może będzie teraz. Dobra, poszło chyba, jest jednak gwiazdka. O man. Kolejna strefa driftu, 15 tysięcy udało się zrobić, kurde. I to taki drift beznadziejny zupełnie, tylko żeby punkty nabić. I proszę bardzo, kolejna strefka na jedną gwiazdkę. Byleby tylko i już
Możemy sobie stuningować dyfuzor w tym samochodzie. Chodźmy do garażu. Szyby mamy niedostępne, ale tutaj tak nie potrzeba. Nie? Ważne, że mamy ten dyfuzor. No to jest też taka część, no jest bo jest, ale może do tej Porsche'y będzie coś fajnego, więc chciałem sobie to odblokować tak na szybko. Ale jestem zaskoczony, że tak słabo latała, no. Dobra, tu mamy coś takiego, zostawię standardową, reflektory. Podajmy takie. Hops. Zderzak, zobaczmy. RWB, proszę bardzo, jest coś. No to ja to chcę. Rozdzielacz powietrza. Chcę taki, dobrze, wielki, tak jest. Owiewki RWB, proszę bardzo. I uważajcie teraz, patrzcie co się stanie. Oh yeah, ale to jeszcze nic. Przód jest taki stonowany trochę, jeśli chodzi o to poszerzenie. Dawaj, czekaj. Te lusterka, one chyba są od Huracana. Nie wiem, czy dobrze widzicie, bo jest trochę ciemny lakier. RWB, czekaj, RWB Pro. Co to za próg? To jest RWB, jaki przesadzony. I proszę bardzo, coś takiego, co powiecie na to? Przecież to jest szerokie wciul, będziemy używać tego do ucieczek, jeny. I co my tu mamy? Światełka? A możemy takie przyciemnione dać? Spoko, podobają mi się. Tylny zderzak, RWB, no tutaj niewiele się zmienia, moglibyśmy nawet zostawić ten standardowy, też by było spoko. Spoiler. I patrzcie, nie mamy takiego dedykowanego do RWB, bo tutaj chyba oni nie wszędzie dają taki spoiler, ale my sobie damy może taki. I mamy tu klapę bagażnika. A, dobra, już czaję, zobacz. Wymieniamy klapę bagażnika i teraz mamy coś takiego. I teraz dopiero możemy zmieniać sobie spoiler. I mamy taki dedykowany RWB. Proszę bardzo, jaki fantastyczny. Oh my god, jak to super wygląda. Diabelnie wręcz. I teraz sobie dajemy dyfuzorek. Zdobyty i dopiero teraz możemy sobie zmienić felgi na sam koniec. Jakie tu wybrać? Znowu mi to zajmie trochę, kurde. Nie ma tutaj za wiele felg takich wklęsłych. Jedyną, która taka jest mocno wklęsła, to jest ta. Chyba żebyśmy coś takiego wybrali i potem to powiększyć, zwiększyć sal. Mało jest takich wklęsłych. O, dawaj to, dawaj to. To mi się podoba. Da się jeszcze inny kolor zaraz i będzie gites. Rozmiar, to już jest maksymalny rozmiar felgi. O kurde. Kolor wykończenia. Ja bym wolał. Czekaj, rzesz. Dobra, niech będzie to. I tu możemy środek dać jakiś tam. Właściwie to może być nawet i ciemny. Pyk. Okej. O, znalazłem sobie chyba odpowiednie malowanko, to mi się podoba, ludzie robią tutaj fajne rzeczy w ogóle dla tych samochodów. Znaczy zrobili, no bo to malowanko jest już no takie dosyć stare, tak? Jak sobie zobaczycie to, tu mamy z 2017 roku na przykład jakieś malowania, z 18, 17. Pokazana jest godzina utworzenia, to jest super. I ilość pobrań tego malowanka, nie? No i najfajniejsza rzecz, czyli zobaczcie. Cyk do samego dołu. Tylko nie robimy takiego pochylania tych kół, bo to nie pasuje do tego samochodu. Zresztą mi się to jakoś też specjalnie nie podoba. No może nie w każdym aucie. I mamy tutaj pneumatykę oczywiście też. Nie wyobrażam sobie, żeby ten samochód mógł siąść jeszcze mocniej. Dlatego chętnie to sprawdzę. I tutaj możemy sobie, a nawet nic nie będę dawał z tych pierdół. I tyle. Jeśli chodzi o modyfikację osiągu, to tutaj już mamy porobiony samochód chyba na tyle, żeby mi wystarczył. I zaraz zobaczymy, co on teraz potrafi. Najpierw go obniżymy. I zobaczcie sobie na to, co prawda tu jest trochę ciemno, ale... Ej, zobaczcie, jest jeden mały bug. Te koła wystają przez błotnik. Widzicie to z tyłu? Patrzcie, podniosę. Jest mały glitch. Jest tak obniżony aż. Zmieniłem sobie lusterka, one wyglądają jak z jakiegoś Lamborghini albo Pagani czy coś takiego, nie? Dziwnie wyglądają. Ale na swój sposób to pasuje.
takie mam wrażenie, ale to chyba takie czysto wizualne, że samochód trochę lepiej teraz driftuje. To może mi się po prostu wydawać, no. Dobra, mamy fajny samochód ucieczkowy, chodźmy zrobić resztę ucieczek, które zostały do zrobienia. Standardowo muszę się trochę pobawić w zdjęcia, a zdjęcia tutaj naprawdę wychodzą świetne. A w hicie, w Need for Speed Heat, jeszcze bardziej to poprawili. I grafika tam jest lepsza, no nie? Więc to tym bardziej wygląda fajnie. Uhu. Zabierz mnie. O nie, powtórka z rozrywki. Tak jest. Startujemy. Woziliśmy tego gościa już, nie? Co musiał nam potrójną stawkę zapłacić. To ten czy inny? Gdzie jedziemy? Ryf, terminal Lipowski i. Wiem, pośpiesz się. Będą kłopoty? No, zadzwoniła do ciebie. Okej, to nie policja tym razem. Kogo tym razem wkurzyłeś? Szukałem informacji o wozie, który wykradła twoja ekipa. I chyba trafiłem na coś ważnego. Tak, to jest Ramirez chyba. Mówi Ramirez, w drodze na lotnisko. Dobrze, November poinstruuje cię w locie. Ma też paszporty i plany lotu. Miller, masz w rękach życie Ramireza. Nie zabić. Okej, ładny. Fajnie jeżdżę, nie? Od ściany do ściany. O kurde. Ciężko się te ucieczkowe pojazdy prowadzą. Nie wiem, na lotnisku dostanę bilet dokąd. Obyś poleciał w ciepłe miejsce. Z moim szczęściem wyląduję w Szwecji. Na tego mi nie brakowało. Odnośnie Szwecji. On powiedział, z moim szczęściem wyląduję w Szwecji. Jak byłem w studiu w Göteborgu, w Szwecji, to... twórcy, deweloperzy gry właśnie narzekali na to, że tam cały czas jest pochmurno i pada. I mówili, że jest okropnie i chcą się stamtąd wynieść. Autentycznie. I to jest nawiązanie do tego. Ich narzekania. Hej Miller, kiedy wrócę, może jakiś drink? Jak... Nie kończ tego zdania. Dobra. Hops. Wystarczyło po prostu dojechać, nie musiałem ich rozwalać. Nie trzeba było im uciec. No, Warszawa jest do tego lepsza, nie ma co ukrywać. Najpierw z Beer Family, teraz gliny. Naprawdę robi się coraz... Gliny? Nie, gdzie gliny? Aha, dobra. Jeden oram 6, czy możesz podać jakieś informacje na temat pojazdu? Pojazd to Porsche 911. RWB! Jednostek, jeden oram 6 prowadzi pościg. Proszę wszystkie wolne jednostki o zgłaszanie się. 911, jakie? Z którego roku? W sumie wszystkie wyglądają tak samo, więc opis adekwatny. Dobra. Ojej, co oni tak? Kolczatki? Gościu, tego się nie da rozwalić, to nie Most Wanted. Jak mój samochód się czuje? Ma tu jakiś... O kurczę, jaki rozwalony! Lusterko wisi, drzwi się otwierają! Oh my god. Tam były kolczatki, więc trzeba na to uważać. Nie są żarty kolczatki. Dobra, teraz tu na dół gdzieś. Ej, what? Co się stało? Kto? On się rozwalił, czy... Co się... Zniszczony, dobra, zniszczyłem go jakoś, nie wiem. Zepchnąłem go przypadkowo, pod muchem wiatru. I się rozwalił, no. Nie moja wina, nie umie jeździć. Tu mieliśmy stację benzynową, moglibyśmy naprawić furkę. Jezu, uciska! Środek? Tutaj, dobra. O! O! To nie ja! Masz rację, nie zrobiło. Miller, słuchaj. Sprzęt z Koenigsegu, który przechwyciliście, należy do dostawcy sprzętu wojskowego z Azji Wschodniej. Co to? Uważajcie. Nie mam w zwyczaju omijać problemów. Za bardzo lubię się z nich wygrzebywać. Wie. Rób swoje. Ej, tutaj ta familia jeszcze mnie ściga. Zobaczcie, i policja, i familia. Familia ma chyba policję w garści. A zobaczcie, oni wszyscy razem mnie ścigają. Co jest? O, o. Przyjęłam, Adam 13. Dobra. Uciekliśmy. No i załatwione. No ale z tymi kolczatkami trochę się tam jakby
zamotałem. Nie wiedziałem, co mam zrobić. Czy mam omijać kolczatki, czy mam uderzyć tak jak w Most Wanted w tył samochodu, nie? Żeby rozwalić blokadę. Tak, jedziemy się spotkać z szefową, ale wiecie co, najpierw sobie szybko naprawię furkę, bo wygląda okropnie. Wygląda tak, jakbym nie umiał jeździć. To niemożliwe, że tak wygląda. I uwaga, hops. O, ale to jest piękne w tych NFS-ach. To już zresztą zapożyczone z Need for Speed, z tego, z Burnout Paradise, nie? Tam, jak się przejeżdżało przez stację, to samochód się nam zawsze naprawiał. O tak, no dobrze. Mamy dużo różnych takich, o, fotoradarów do robienia, innych takich pierdółek. O, tu się jakaś gwiazdka wbiła, proszę bardzo. Ale to będziemy sobie robić już takimi autami naprawdę szybkimi, a nie takim pościgowym dziadem, no. Może będziemy mieli później lepszy samochód pościgowy, to będzie się lepiej nadało, ale teraz, no, mamy tylko 234 punkty, a najlepszy ucieczkowy to jest ten właśnie G63, co ma 266 punktów, no. Tyle wystarczy, co mam w tej Porsche'awie, zresztą mi się nią lepiej jeździ. Dzień dobry. Ramirez stracił przykrywkę, żeby cię wciągnąć na listę. Teraz pora to wykorzystać. Zaraz, nawet nie wiem, jak masz na imię. Jestem pośredniczką. Niewiele mi to mówi. Wykonaj jeszcze jedną robotę. Zdecydujesz, czy mi zaufać. Jeśli wyjdziesz z nicą. Okej. Ale ja chcę tą Panamerę na przykład i co? Mogę ją mieć? Czy nie mogę? Tutaj jest Panamera. Włóż się nim dotrzesz na miejscu. Daj spokój. Nie ma szans, żeby to przeszło. Okej. Ludzie nie widzą tego, czego nie szukają. Uwierz. Aha. Dobra, czekaj, to jedziemy teraz zabrać jakiś samochód, tak? Kierowca, gdzie jesteś? Prawie na miejscu. Słuchaj, cały czas bądź cicho i nie rób niczego głupiego. Zrozumiano? Głupiego? Kto ja? Dojdź na miejsce. Czemu miałem dwie trasy wytyczone na GPS-ie? Okej, jesteśmy i co? A, tyle uników w ostatniej chwili przed... Okej, myślę, że damy radę zrobić. Uuu, shit! Navarro! Navarro... Ta... Wóz właśnie dotarł. Ej, ty, nie mam chwili do stracenia. Jazda! Zaraz, zaraz! Jedna sprawa. Pośredniczka powiedziała, że przebranie, moje przebranie jest w schowku. Ale to jest moje auto! Skąd ona miała dostęp do mojego schowka? Podejrzewam, że w Porsche schowki nie są na tyle duże, żeby zmieścić ubranie. No, hello! Umiesz trzymać buty? Czy na krótkę? Dobrze. Takie nieścisłości, nie? Czepiam się. Oho. Offroadowy jakiś Volvo Amazon. Wciąż mi wisisz za ostatni raz. Ja ci piszę? Następny przystanek. Jedziemy. Jak idziesz z Morganem? Skup się na kasynach. Ja się zajmę ulicami. Skupię się na tym, na czym powinienem. Nie baż mi się rozkazywać. Oczywiście. Przepraszam. Proszę się nie martwić o ulicę, posprzątam. Boss zadzwonił. Wydaj rozkaz. Skyhammer rusza. Skyhammer. Jeśli pamiętam, co to był ten Skyhammer. Gdzie pojedziemy teraz? Nie wiem, czy tutaj, czy... Dobra, chyba najszybciej będzie w prawo, nie? Zrobione, następny. Tak, możemy sobie wyznaczyć też GPS tutaj, to pokaże nam od razu drogę. To się przydaje, bo trochę jest tutaj tych uliczek i można się pomylić, zgubić trochę. Dobra, czekaj, hops. Musimy blisko wymijać samochody, nie? Tak o włos, zdaje się. Nie, unik w ostatniej chwili, a okej, dobra. No może tego nie zaliczę, bo nie wiem, na czym to polega. Może na uniku w ostatniej chwili. O, dobra, coś się zaliczyło. Jedno. O kurde, ty, ej, co? Ej, no muszę powiedzieć, że to wyzwanie jest naprawdę trudne. Czwarty raz do niego podchodzę. I tutaj trzeba bardzo sobie przemyśleć, w jaki sposób dotrzeć na miejsce, albo mieć tak zrobiony samochód, żeby, wiesz, trzy paki ci w chwilę tylko robił od razu. Nawet wyzwania nie udało mi się zrobić teraz.
Ale to nieważne, bo wolałem dotrzeć na miejsce w ogóle. Ej, strasznie trudne to wyzwanie. Pierwsze takie, które sprawiło mi trudność. Wow. No i pyk, ogarn... Co? A, przegrany zakład. Dobra, to tam zakład mi już nie obchodzi. Posłuchajcie tego, słyszycie? Tutaj jakiś gościu się drze? Ten kierowca. Mówiłeś, że gdzie ją znalazłeś? Nie pamiętam. A co? Znam ją? Ściga się na ulicach? Chyba nie. Trzyma się zawodu. Cóż, szybka i siedzi cicho. Aha. Rzadka kombinacja. Prawda. Trzymaj ją na liście. Okej, to pewnie chodzi o nas, nie? Ja tutaj czasami ludzie... Słyszycie? W języku polskim nawet krzyczą. To mi się bardzo podoba, nie? Wyobraźcie sobie, jak fajnie by wyglądało GTA, jakby się fajnie tego słuchało, GTA na przykład 5, jakbyśmy wszystko tam mieli po polsku, jeśli by ten dubbing oczywiście był zrobiony genialnie, nie? A nie na zasadzie, no, tak jak tutaj, niektóre dialogi są po prostu słabe, a inne są całkiem spoko. Ale gdybyśmy GTA mieli po polsku, to by była dopiero akcja, nie? Dobra. Nieźle jeździsz. Widzimy się. Żebyś wiedziała. Oh yeah. Navarro. No, coś knują, coś knują. Dobrze, misje ukończone. Odblokowaliśmy nowe samochody. Ford Focus RS. NSX R, Type R. I Type R Civic. Tyle. Nie lubię tego jajka. Z wyglądu. Chłopcy, Navarro coś knuje. Jasne, że tak. Nie wiem co to jest, ale gliny w tym siedzą. I wspomniałam o czymś, co nazywają Skyhammer. Za ile sznurków pociąga ta babka? Nieważne, nie zatrzyma nas. Swoją drogą, jak się tego dowiedziałaś? Woziłam ją po mieście, jak opłacała swoich pachołków. Wiesz, babskie sprawy. Że co? Po prostu miejcie się na baczności, okej? Okay? Zgadamy się. Babskie sprawy. O, grubo. Damski szowinizm, jak to się nazywa? Dobra, teraz tak. Jeszcze trzeba będzie zrobić sobie wyzwania. O, wiem. Załatwimy kierowców, którzy tutaj jeżdżą po mieście. Tu mamy jednego. Z tym się chyba nie ścigałem, ale on ma, no, on ma dobry samochód. Będzie trzeba się z nim trochę pospychać. Od tego są samochody pościgowe, czy tam ucieczkowe. Trzeba sobie z nim pogadać, wyzwiemy go na pojedynek, bo mówiłem wam, że parę razy sobie będziemy musieli z tymi kierowcami powalczyć. Czekaj, on jest chyba za mną. Trudno ich znaleźć tak naprawdę, oni nie jeżdżą aż tak często po tych drogach. I żeby tam wszystkich ogarnąć, trzeba trochę poszukać po tej mapie i poczekać, aż się oczywiście pojawią znowu, nie? Chyba tutaj skręcimy sobie. Pyk, i już go tutaj mamy. O, czekaj, tu coś jest. Co to jest? Ta walizka, to coś robiło, nie? Misja kurierska. Aha, dobra, cieszę, już to robiłem. Ech, to nie to. Myślałem, że to jest jakaś znajdźka, czy coś takiego. Zbieram te takie żetony, które są porozsiewane na mapce. Dobra. A to ten? Nie, co? Hej, ty, to co, jedziemy? Inny golf? Cieszę, już golfa ścigałem chyba. A to jest inny golf. Co oni tak się na te golfy? Pa. Jak idzie, idzie łatwo go, spychać go tym samochodem moim. Pa. Manewr chip, proszę bardzo. Nie dogoni. Nie ma szans. Mam trochę szybszy samochód, więc łatwiej jest. Ale spychanie jest tutaj bardzo mocne. Widzicie, że tylko trochę go i pyk od razu leci, nie? No kurde, trochę się tam trzyma na tym ogonie. Ale ja mam RWB Porsche. On mnie nie dogoni. Wow. Co? Dogania mnie, ty szalony. I ja pierdzielę. Co to było? Koleś. Koleś. Widzieliście to? Jak poleciał. O nie. To było za mocne. On ma tą taką wyścigówkę, znaczy z klasy wyścigowej. To jego samochód jest ultra lekki, a on jest ciężki.
i go po prostu wysprzęgliło do kosmosu. Ale wyglądało to epicko. Kimkolwiek jesteś, miej oczy dookoła głowy. Jak zacierasz swoimi ludźmi, ze mną też. Jestem Kaijo. Zapamiętaj tu mnie. Kieruję srebrną szóstką. Srebrna szóstka. Ani nie jedynka, ani nie złota. Kurde, tak mało prestiżowy ten klub. Po tym, co spotkało tego golfa, stwierdzam, że ucieczkowe samochody są chyba moimi ulubionymi do robienia tych pojedynków, bo to wtedy nie trwa długo, to wystarczy tylko, wiesz, jedno pchnięcie i po temacie. Tutaj będzie jeden gościu jechał, poczekamy na niego jak kleszcz na gałęzi. Ty, to ten sam typo? Nie, no chyba inny nick ma. Jest inny klub, chyba że on w dwóch klubach jest. Leni. X6M. Będziemy chyba po offroadach trochę śmigać. Zobaczymy, co na to Porsche'awka. Dobra, słuchajcie, ja mam samochód pościgowy, on ma SUV-a. Sprawdźmy możliwości mojej Porsche'awy. Co ty robisz, gościu? Ach, kurde, myślałem, że przez te barierki wyleci. To by było epickie. Nie dało się tego tak przewrócić, to już nie jest golf. To już nie jest golf. Dobra, ale możemy mu uciec z tym przyspieszeniem raczej. Nie ma takiego dobrego jak moja piersiawa. Prosiawa, to jest właściwie prosiawa, nie? Prosiak. Dobra. Ej, no i co? Zobacz, rozwalił się sam. Nie musiałem nic robić. No, bardzo fajna ekipa, no. O ty kurde, co się dzieje z moim samochodem? No tak. To nie jest auto offroadowe, a ta X6 mnie już tam dogania powoli. Proszę bardzo, przy okazji żeton zebrany. Ojej, ale tu... Czemu on cały czas leci bokiem jakoś tak dziwnie? Ten mój samochód. Już czuję smak zwycięstwa. Oh yeah. O ja, ty, z tym gościem kiedyś przegrałem. Tu ma Audi R8. Ty, ale on ma wykokszoną tą R8-kę. Dawaj, bierzemy go. Jeszcze tylko jedna wygrana będzie mój. Dobra, tu już nie ma żartów. 360 na statystyce to jest... Kurde, koksu. To jest prawie maksymalnie zrobiona fura. Musimy tu użyć moich... Kurde, o ja, ale fajnie pojechał. Musimy użyć tych moich wszystkich atutów teraz. Ole, poszedł. Ej, Porsche'awa, bierzcie do roboty. Jak on tak zrobił na tym zakręcie? Kurde, Audicą R8, napęd na 4 buty. O ja, jak ja mam go tutaj rozwalić tą Porsche'ową? Za trudno. Musiałbym ją lepszyć chyba do maksa, bo te samochody ucieczkowe, one są trochę wolniejsze od tych wyścigowych, ale nadrabiają sami wiecie czym, nie? Dobra, gdzie jedziemy, gościu? Spadł! O kurde, ale zrespił się. Spadł z klifu na chwilę i się zrespił. O kurde. I to jest właśnie przewaga samochodów ucieczkowych, no. Duża przewaga. Okej, to nie była przewaga. O kurcze, mamy tutaj chyba autostradę, niestety. O ja, trzeba jakoś kombinować. Rozwalił się! Nie no, świetnie, z takimi przeciwnikami to ja mogę grać. Rozwalony. Trzeba sposobem, nie? Jeszcze mamy Jessiego. Okej, poważnie. Lindsay dla mnie nie istnieje. Papindo! O! Jak brzydko! Ej! Odegramy się na... Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym... Co? Skrzynia przynęta? Co to jest? I co, ja to zbieram i... Ucieknij z łupem! He? Przed kim? Policją? Ja nie chciałem, ja... Okej... Porsche 911. Cel ucieka na północ przez Mount Providence. Pyk, zrobimy tak. O kurczę, oni też tak umieją. Potrafią.
No, powiem wam, że ta Porszawa trochę tutaj cierpi na brak przyspieszenia. Teraz kieruję się na wschód, mam prowizję. Okej, przyjął. Teraz kieruję się na wschód w okolice pustyni Liberty. O tak, idziemy na skróty. Ouu! To fajne skróty. Stawaj na koła, gościu! Ouu! Wow, mało brakowało, by mnie złapali. Dobra, jakoś udało się wydostać, ale chyba lepiej nie robić tego podobnie. Jechać na takie ekstremalne skróty. Jaja se robicie? Ha. Proszę bardzo, załatwiony. Właśnie go spotkaliśmy. Ją, to jest ona, ej. Płci nie rozluźniają. Co te samochody takie zardzewiałe? BMW, proszę bardzo, skasowane. A moja Porsche dalej cała. Jednak Porsche to Porsche, nie najgorsze. Dojechaliśmy. I co to za łup jest w ogóle? No i tyle, porobiliśmy 21 tysięcy, to jest łup? Ja chcę coś innego. Jakieś, aha, taki łup. Czyli dostaniemy jakieś ulepszenie, no. Warto, okej. Takie zawsze ulepszenie, no. Niech sobie będzie, trochę gorsze nitro będę miał. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas i poprawiłem wam trochę humor. Trzymajcie się, do następnego. Hejas!